Sprawdzam składy. O. Tak, tak, o. Mamy cud bajeczkę. Mamy cud bajeczkę. To jest krem na dermo. Z kwasem glikolowym. Mamy cud bajeczkę. Rewelację. A tutaj pokaż im te śmieci, Dorotka. Tutaj. Eucerin. Niwela. To. Patrzcie. Cetaphil, zobacz. Pokaż im cetaphil na górze. Okej, patrzcie. Same śmieci, nic nie warte. Nic. W zupełności. To jest bzdura jedna wielka. I to są produkty, które nie są warte nawet złotówki, nie są warte grosza. Także tutaj jest moja aprobacja w dół. W dół. Nie kupować. Zdecydowanie. Dobry dzień dobry, moje kochane skarby. Witam was serdecznie z moją przyjaciółeczką Dorotką. Witam was serdecznie. Jesteśmy w drodze do niemieckiego Rossmana. Dorotka mnie w końcu wyciągnęła. Idziemy do Rossmana na shopping. Także dzisiaj zobaczymy, czy pozwolą mi nagrywać w środku. Mam nadzieję, że będę mógł zrobić dla was jakieś przebitki. Ale w każdym bądź razie to i tak nie zmienia jakiegokolwiek faktu, że będą cud bajeczki, rewelacje z niemieckiego Rossmana. Także jak najbardziej zapraszam was do oglądania. Pomadki do ust ochronne SPF 30, SPF 50, Sun Ozon Euro 49 i 2,29 euro. I fajne składowo są te pomadeczki, także polecam. Tutaj za 4,49 macie fajny krem z filtrem i tutaj macie serum łagodzące skórę po opalaniu za 5 euro z bisabololem. A tutaj jest krem SPF 50 i wzorowy skład. Także no za 5 euro mamy tutaj. A zobaczcie, jak wymiotło. No ale Kacperek też to wymiecie. Także Kacperek też to zabiera i mamy pustą szafę. Jesteśmy tutaj i robimy dochodzenie składowe. Dorotka też węszy, nie? Dorotka, powiedz, węszysz też, Węszymy, nie? Zobaczymy, co tu ciekawego jest. No, ale tutaj mamy bzdury w większości, nie? Składowe. No, zobaczcie sami, no, bzdury. Tylko, że to też jest mały Rossmann, takiego wyboru tu nie ma. Nie ma, ale w przyszłości pójdziemy do większego, nie? No, także shopping trwa i analiza. Tutaj macie w niemieckim Rossmannie serię Q plus A i ona ma wzorowe składy. Tutaj macie serum regulujące z cynkiem, tutaj macie serum z kwasem azelainowym, z kwasem hialuronowym, tutaj macie krem pod oczy, macie krem kolagenowy, tutaj jest krem do twarzy z cynkiem, tutaj jest, tutaj mamy peeling jabłkowy, tutaj mamy tonik niacynamidowy i żel do mycia twarzy z peelingiem niacynamidowy w atrakcyjnych cenach. Także ta cała seria Q plus A jest wzorowa i ją polecam. Tutaj moje ukochane z polskiego Rossmana kapsułki z witaminką A na noc. One nie mają czystego retinolu, tylko witaminę A. One są też w polskim Rossmanie, także w Niemczech też można je kupić. Proszę, proszę, zwykły syf. Śmieci, bzdury, homosalaty, mikroplastiki, testy na zwierzętach i one mają czelność stać na tych półkach. Patrzcie, zobaczcie ile tego syfu. Niwela. A tutaj jesteśmy bzdury warci. Bzdury ral. Patrzcie jakie ceny za zwykły syf. Patrzcie, tutaj jestem ja. Dzień dobry, tu jest Dorotka, tam robi shopping. A tutaj zwykły syf. Syf. O, i jeszcze patrzcie, mikroplastikowy testowany na zwierzętach syf. Kolejny. Neutrogenka. Cud bajeczka. Bzdurę racja, czyli nic nie warty. Bzdura. Nic nie warta, bzdura nadzwyczajniej. Tutaj macie fajną serię kosmetyków do skóry dojrzałej, suchej, odwodnionej. Dr. Scheller. 15 euro, 11 euro, 8 euro. Tutaj macie serum z bakuchiolem, tutaj macie olejek arganowy, tutaj jest arganowe serum, krem na noc i krem na dzień z SPF 15. Także no fajne te produkty do skóry dojrzałej w atrakcyjnych cenach. Patrzcie ile śmieci. Eucerin marka Nivea, zwykły syf za 30 euro. Bzdura jedna wielka. Tutaj patrzcie cetaphil. Kolejna bzdura, nie warta grosza.
tutaj fajne maseczki do rąk i sany za 3 euro z awokado, fajny skład, także biorę na wypróbowanie. Tutaj macie taką serię opartą na soli morskiej, maseczka do twarzy, pianka, krem do twarzy, krem pod oczy i taki balsam za 6, 8, 7, 5 i euro 39. Tą maseczkę testowałem, ona jest fajna, pamiętacie, w Kauflandzie ją kupowałem. Także tą serię zdecydowanie mogę polecić dla skór atopowych i wrażliwych. Tutaj przegenialne sole do kąpieli za niecałe euro. Fajny skład, także relaksujące, polecam. Tutaj macie ceramidową serię Isany w niemieckim Rossmanie. Serum do twarzy za 3 euro, krem do rąk za 1,5 euro, a balsam do ciała za 2 euro. Sprawdziłem składy i są wzorowe, bogate w ceramidy, także zdecydowanie warto kupić. Chipsy kokosowe. Euro 19. Euro 19 chipsy kokosowe. Pochłaniam od razu. Biorę sobie. I po zakupkach kawunia i ciasteczko. Także my teraz sobie tutaj już pogadamy z Dorotką. Poplotkujemy, ponieważ my się często widujemy, ale my musimy zawsze poplotkować. Tutaj gwiazdeczka. Także życzę Wam serdecznie miłego dnia, moje kochane sakarby. Jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Mam nadzieję, że dałem Wam chociaż jakiś troszeczkę wybór z niemieckiego Rossmana, fajnych kosmetyków i mam nadzieję, że zainspirowałem Was do kupna fajnych kosmetyków w drogerii Rossmann w niemieckiej, w Niemczech i że moi odbiorcy z Niemczech też mają wybór fajnych, wartościowych kosmetyków z dobrymi składami, które zdecydowanie nie kosztują dużo. Także jeżeli Wam się ten filmik podobał, to proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Buziaczki wielkie i do następnego. Hej! Sprawdzam składy. O! Tak, o! Mamy cud bajeczkę. Mamy cud bajeczkę. To jest krem na dermo z kwasem glikolowym. Mamy cud bajeczkę. Rewelację. A tutaj pokaż im te śmieci, Dorotka. Tutaj. Eucerin. Nivea. To. Patrzcie. Cetaphil. Zobacz. Pokaż im Cetaphil na górze. Patrzcie. Same śmieci. Nic nie warte. Nic. W zupełności. To jest bzdura jedna wielka. I to są produkty, które nie są warte nawet złotówki. Nie są warte grosza. Także tutaj jest moja aprobacja w dół. W dół, nie kupować, zdecydowanie.